Dzisiaj, w tę drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu, chciałbym zatrzymać się z wami nad jednym zdaniem, nad jednym słowem, które gdzieś osobiście bardzo mocno dotknęło mojego serca. Chciałbym dzisiaj z wami rozważyć to jedno zdanie. Z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Usłyszeliśmy przed chwilą ten tekst w drugim czytaniu. To jest fragment hymnu chrystologicznego, który prawdopodobnie był bardzo znany w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich. Dlatego też prawdopodobnie Paweł zdecydował się włączyć ten swoją drogą bardzo piękny hymn do listu do Efezjan. Dlatego dzisiaj mogliśmy go usłyszeć w tej formie. Ale dosłownie jedno zdanie, a właściwie nawet część tego zdania, która mnie bardzo mocno ujęła, dotknęła, która nie daje mi spokoju, którą chciałbym się z wami podzielić. Posłuchajcie. W Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem w miłości. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie ta wiadomość jest niezwykle piękna, niezwykle ważna. To słowo jest niezwykle piękne, bo ono nam pokazuje, że nikt z nas, jak tu jesteśmy, nie jest na tym świecie przypadkiem, że każdy z nas na tym świecie jest przez Boga chciany, że zanim Pan Bóg stworzył ten świat, byliśmy przez Pana Boga chciani, że Pan Bóg nas wymarzył znacznie wcześniej przed stworzeniem świata, że chciał nas. To znaczy, że jesteśmy przez Niego kochani. Wybrał nas przed założeniem świata. To znaczy, że nas kocha. Skoro nas wybrał, to znaczy, że jesteśmy do czegoś przeznaczeni. Skoro nas wybrał, mówi święty Paweł potem, że byśmy stali się przybranymi synami. To znaczy wybrał nas do konkretnej relacji. Abyśmy stali się przed Nim święci nieskalani. Czyli inaczej, wybrał nas do przeżycia tego życia, w którym się teraz znajdujemy, w sposób naprawdę sensowny. W sposób pełny. Macie dzisiaj tego poczucie, że wasze życie ma naprawdę sens? To słowo nam pokazuje, że my możemy przeżyć to życie w pełnym sensie wtedy, kiedy jesteśmy kochani. I wtedy, kiedy jesteśmy traktowani jako osoby, a nie jako rzeczy, które można, nie wiem, wycisnąć, potem wyrzucić. Ale jest jeszcze drugi warunek. Święty Paweł nam mówi tak: w Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nieskalani przed Jego obliczem w miłości. To słowo w Nim wybrał nas przed założeniem świata. To znaczy, by przeżyć to życie w pełni, by nadać temu życiu sens, musimy wejść w pewną relację w Nim.
Musimy żyć w pewnej relacji, w pewnym odniesieniu. Musimy się w nim zakorzenić. Oczywiście ten hymn jest to hymn chrystologiczny. To jest hymn, który opisuje życie Jezusa. To jest hymn, który się odnosi w pierwszej kolejności do Jezusa. Ale dzięki świętemu Pawłowi, dzięki temu, że święty Paweł zdecydował się ten hymn włożyć w hymn, w ten list do Efezjan, nikt z nas nie ma dzisiaj wątpliwości, że ten hymn dotyka także każdego i każdej z nas. Bo dzisiaj ten tekst czytamy w liturgii, słowo czytane w liturgii jest słowem, które ma dotykać i opisywać życie każdego i każdej z nas. Teraz powiem jedną rzecz, która pewnie zaboli przynajmniej część z was. Mnie ta rzecz zabolała od wczoraj, kiedy mierzę się z tym słowem. Jeśli zaboli, to wierzę, że to będzie dobra rzecz. Mam gdzieś w sercu takie przekonanie, że wszystko, co w naszym życiu się dzieje, ale naprawdę wszystko, co w naszym życiu się dzieje, jest wolą Pana Boga. Dzieje się, bo tak chce Pan Bóg. Zrozumcie mnie dobrze. My nie musimy dzisiaj wiedzieć dlaczego. I nie chodzi o to, żeby teraz odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego ci, a nie inni rodzice? Dlaczego taka, a nie inna historia? Dlaczego taki, a nie inny małżonek? Dlaczego takie, a nie inne cierpienie? Dlaczego taka, a nie inna choroba? Dlaczego taka, a nie inna historia połamana? Dlaczego takie, a nie inne? Rozumiecie? Nie idzie o to, żeby odpowiedzieć na pytanie dlaczego, bo to pytanie na tym miejscu jest absolutnie nieuzasadnione. I być może na to pytanie nie odnajdziemy teraz odpowiedzi. Kiedyś na to pytanie znajdziemy odpowiedź. Można byłoby zapytać, Maryja mogłaby pytać. Dlaczego na przykład nie Imperium Rzymskie, nie? Bądź co bądź miasto dobrze sytuowane, dobrze położone, świetnie sobie radzące. Tymczasem jakaś prowincja, ostatni Nazaret, Betlejem. Co to jest? Co to w ogóle za plany Boże, nie? Jakaś nikomu nieznajoma dziewczynka, 14-letnia, ma stać się Matką Boga. Co, już nie było lepszych? W Rzymie znalazłyby się tysiące lepszych. Nie. Problem jest w tym, że Bóg wymarzył sobie przed wiekami, przed stworzeniem świata Maryję. Marzył o niej, śnił o niej. Przed stworzeniem świata, konkretnie o niej, o tej 14-letniej dziewczynce, o żadnej innej, z tej ani innej prowincji. I wybrał ją sobie po to, żeby przeprowadzić plan miłości, który przeszedł przez krzyż, który był absolutnie dla wielu i dla Maryi samej niezrozumiały. Ale czy ktoś z was dzisiaj dyskutuje i ma wątpliwości co do tego, że jest to plan miłości, który dotyka każdego i każdą z nas? Oczywiście, że na tamtym etapie było trudno zrozumieć także dla Maryi, która miała wątpliwości, która także stawiała sobie trudne pytania. Ale dla Maryi bardziej niż pytanie dlaczego, ważniejsze było być w Jezusie. W Nim wybrał nas przed założeniem świata. Dlatego Maryja bardziej niż pytanie dlaczego powtarzała Fiat. Niech się stanie wola Twoja, bo chcę być cała w Tobie. Ona robiła wszystko, aby nie stracić z Nim relacji, by być cała w Nim zakorzeniona. To, co dotyczyło się Maryi, to, co dotyczy tego słowa, dotyczy dzisiaj nas. Ta historia, która dzisiaj
opisuje nasze życie może nieraz bardzo połamana. Ma być najpiękniejszą historią, którą zapisuje Bóg. I my możemy w nią wejść na sposób maryjny, ale jest jeden warunek, byśmy stali się dziećmi przybranymi Boga, byśmy stali się przed Nim święci nieskalani. Trzeba być w Nim. Trzeba być w Nim. W Nim wybrał nas przed założeniem świata. Co to znaczy, że w Nim wybrał nas przed założeniem świata? To znaczy, że my musimy być z Nim w nieustannej komunii, w nieustannej relacji z Jezusem, w Nim. To znaczy nie obok Niego, nie na swoją rękę, jak wielu z nas nieraz próbuje na swoją rękę. Bóg nas wybrał. To słowo nas zapewnia. Od strony Pana Boga nic się nie zmienia. Zawsze jesteśmy wybrani. Czy jesteśmy w Nim, czy jesteśmy obok. Od strony Boga się nic nie zmienia. Zawsze jesteśmy wybrani i przeznaczeni do tego, byśmy stali się święci. Od strony Boga nic się nie zmienia. Ale od nas zależy, czy będziemy w Nim, czy obok Niego. Czy w Nim, czy na własną rękę będziemy próbowali. Czy naprawdę będziemy w Nim szukać naszego szczęścia? Czy będziemy po swojemu? Czy będziemy w Nim próbować żyć we wszystkich warunkach naszego życia, tak jak Maryja? Czy będziemy próbować szukać po swojemu? Pytanie, które dzisiaj powinno nas naprawdę zastanowić i które powinno zajmować nasze serce, to jest pytanie, ale gdzie On jest? Czy znamy te wszystkie miejsca, w których dzisiaj jest Pan Bóg? My wiemy, że jest w Biblii. Możemy mieć Biblię pięknie postawioną na półce w naszym domu i nigdy tam nie zajrzeć. Możemy wiedzieć, że Pan Bóg mieszka w tabernakulum i nie mieć nigdy takiego pragnienia, żeby tu przyjść. My możemy wiedzieć, gdzie On jest. I ciągle się z Nim mijać. I możemy ciągle czynić Boga samotnym. I sami siebie też możemy czynić w ten sposób samotnymi. Być w Nim. Być w Nim. Od strony Pana Boga On nas wybrał. On nas wybrał. Jeżeli my nie jesteśmy w Nim, to nasze życie staje się bezpłodne. Nasze życie nie rodzi owocu. Nasze życie nie rodzi świętości. Nasze życie staje się trudne, bezpłodne. Bez relacji. Tracimy sens tego wszystkiego. Dlaczego dzisiaj tak wiele osób straciło sens poczucia grzechu? Dlaczego tak wiele osób nie wie, z czego się spowiadać? Ojcze, ja nie wiem, z czego się spowiadać, dlatego że Twoja wiara stała się sterylna. Dlatego, że nie ma żadnego odniesienia do osoby. Masz odniesienie do tradycji, do prawa, idziesz do kościoła, bo jest tradycja, kiedy trzeba coś odhaczyć, ale nie do osoby. Dlatego przestajesz mieć poczucie tego, że istnieje grzech śmiertelny. Kiedy nie jesteś w Nim, to znaczy, że jesteś sam w sobie, to znaczy, że sam siebie czynisz centrum swojego świata, że sam decydujesz o tym, co jest dobre. No to skąd masz mieć przekonanie, że jest grzech? Sami z siebie nie urodzimy życia. Coraz bardziej się ranimy, coraz bardziej sprawiamy, że te rany nasze, które już mamy w sercu, ropieją, coraz bardziej się zakażamy i innych, czyniąc ten świat coraz bardziej bezpłodnym i smutnym. Może na tym polega dzisiaj choroba naszej cywilizacji. Na tym, żeśmy utracili coś najbardziej fundamentalnego, relację z Bogiem, odniesienie do Niego. Przepraszam za to takie kolokwialne może odniesienie,
Ale to jest trochę tak jak w małżeństwie. Jeżeli małżonkowie używają antykoncepcji, to oczywiście jest coś na wzór miłości, ale jest to coś zawsze na wzór miłości. Jest to coś, co jest pozbawione odpowiedzialności, pełnego zaufania, zawierzenia, oddania się. Jest to miłość, w cudzysłowie, która jest pozbawiona elementu przekazu życia. Nie ma przekazu życia. Jest element użycia drugiej osoby jako rzeczy. Jest element, w którym chce się wykorzystać drugą osobę bardziej jako przedmiot. A nie ma nic gorszego. Tak zaczyna się rozpad każdej ludzkiej relacji. A potem dziwimy się, że tak bardzo jest dużo dzisiaj rozwodów i cierpienia. I tak powoli bierzemy rozwód z naszą wiarą i z Panem Bogiem. Bo od tego się wszystko zaczyna. Od tego, że nie rozumiemy, czym jest relacja. Od tego, że zaczynamy żyć obok siebie. Dlatego musimy się obudzić. Dlatego musimy szukać miejsca, gdzie On jest. Nawet jeżeli to trochę boli. Nawet jeżeli to wymaga od nas trochę zmagania z samymi sobą. Bo ja wierzę, że przyjść do kościoła i pobyć z Nim 10, 15, 20, pół godziny, 30, 45 minut, godzinę przed Najświętszym Sakramentem nie jest łatwo. Otworzyć Biblię, trwać czytając Biblię, wziąć ręki do ręki różaniec nie jest łatwo. To jest zmaganie, ale to jest miejsce, gdzie żyje Pan Bóg. Oczywiście wielu z was mi powie, ale Bóg jest wszędzie. Mogę Go spotkać wszędzie, w naturze, wszędzie. Macie rację. I co z tego? Wszędzie chodzicie, ocieracie się, oddychacie Panem Bogiem. Ale co z tego, jak Go nie zauważacie? Trzeba nam się obudzić. Naszą wrażliwość, w sposób szczególny na te wszystkie miejsca, w których On żyje, abyśmy nie pozwolili, żeby Bóg był tak bardzo samotny dzisiaj i abyśmy my w naszej biedzie przestali być ludźmi samotnymi i abyśmy naprawdę żyli przed Nim jako święci i nie skalani przed Jego obliczem, bo Bóg tego chce. Od strony Boga wszystko jest gotowe, a od nas zależy, czy my odpowiemy na Jego wezwanie. Niech to słowo się w nas spełni. Amen.